Lista autorytetów nadających się na układkę tygodnika Newsweek, żeby w okładkowym wywiadzie skrytykować pryncypialnie rządy prawa i sprawiedliwości, jest dość ograniczona. W dodatku, większość z tych autorytetów jest już w wieku poważnym, trzeba się śpieszyć, więc. Nie dziwię się, że one się powtarzają, że u Tomasza Lisa po raz kolejny w mijającym tygodniu zagościł Leszek Balcerowicz po to, aby miotać gromy napis, a żeby te gromy dotarły do kogoś, to miota je jeszcze głośniej niż dotąd to znaczy straszy jakąś listą proskrypcyjną, którą sporządza jakąś listą łajdaków no, oczywiście, stary wątek. Te, te, te sny opozycji, że będzie do więźnia pisowców wsadzać, że oni będą skakać z okien, i tak bardzo. Ale tym razem sukces się udał. Sukces był większy od założonego, choć może inny niż założony, ponieważ Leszek Balcerowicz faktycznie stał się bohaterem tygodnia, ale tylko pośrednio za sprawą. Swych antypisowskich zaklęć w Newsweeku, bardziej przez fakt, że w ogóle został przez redaktora Lisa przypomniany, wyciągnięty z no, z, nie wiem, z emerytury, czy on się już czuje emerytem, no gdzieś tam w każdym razie, z jakichś zakamarków pamięci zbiorowej. No i po raz, kolej, po raz pierwszy od dawna postawiony w centrum uwagi. I co się okazało? Okazało się, że dla tych, do których kierowany był przekaz tygodnika Newsyki, i cała ta antypisowska propaganda, to Leszek Balcerowicz w ogóle nie jest autorytetem. I Leszek Balcerowicz został pryncypialnie skrytykowany nie przez pisowców, bo ci, szczerze mówiąc, zignorowali, to już są totalnie zobojętniali na te wywiady z panią Holland, z Romanem Giertychem, z Marianem Opanią, z... Jakimiś innymi, tam Marią Nurowską, innymi tymi w kółko się powtarzającymi osobami, które z pozycji wielkich autorytetów usiłują ten pis krytykować? Nie, oni to zignorowali. Natomiast z oburzeniem zareagowała młoda lewica, ponieważ młoda lewica uważa Leszka Balcerowicza za straszliwego liberała. Morderce socjalizmu, tego, który wielkie szkody wyrządził polskim, polskiemu ludowi i sprawiedliwości społecznej. No, skoro Leszek Balcerowicz został zaatakowany, to w jego obronie wystąpił Borys Budka w sposób taki, no, chyba mało przemyślany, delikatnie mówiąc, bo wypomniał tym młodym lewicowcom, że tylko Leszkowi Balcerowiczowi zawdzięczają dzisiejszy dostatek i i nie, nie piliby sobie sojowego lata i w ogóle by nie wiedzieli, co to jest sojowe latę, gdyby nie reformy, nie reformy Balcerowicza. No i to już w wujawczoły jest wesoło, zadziałało. Inba na lewicy to zawsze miła rzecz do oglądania, ale jest okazja, żeby coś na ten temat powiedzieć. Bo z Leszkiem Balcerowiczem rzeczywiście jest pewien kłopot, ponieważ i ci, którzy go wielbią, i ci, którzy go atakują, przypisują mu rolę, której wcale nie odegrał. Otóż Leszek Balcerowicz bynajmniej nie był żadnym ojcem polskiej transformacji ustrojowej. Bynajmniej nie był żadnym autorem planu, który nazwano jego nazwiskiem. Owszem, nazwano to planem Balcerowicza, ale ten plan został ułożony w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, tak naprawdę. Ten plan przyjechał do Polski przywieziony przez Jeffrey'a Sachsa. I Zresztą sięgam pamięcią w tamte czasy, więc dygresja tutaj jest niezbędna, bo śmieszne jest to, że Jeffrey Sachs pojawił się w tym sejmie kontraktowym na zaproszenie umownej prawicy, tych małych partyjek prawicowych, które, do których gdzieś tam najpierw dotarł. I one uważały, że tutaj właśnie sprowadziły takiego zagranicznego, y, sławnego ekonomistę, który wymyśli transformację ustrojową taka, by ona była solidarna i zgodna z nauką społeczną Kościoła. On wymyślił rzeczywiście transformację ustrojową, a raczej przywiózł tę transformację wymyśloną w MFW i przekazał Balcerowiczowi do wykonu, ale ona się nie okazała taka, jak zamierzano. Na czym polegał błąd tej transformacji? No, historycznie rzecz biorąc, to były dwie możliwości. Otóż, Balcerowicz, tak jak nie był autorem planu Balcerowicza i nie był ojcem polskiej transformacji ustrojowej, to również nie był, wbrew temu, co mu przypisuje lewica obecnie, a za moich czasów przypisywała mu to prawica. Nie był człowiekiem, który okradł Polaków z ich oszczędności. Oczywiście odczuwalnym dla przeciętnego Polaka skutkiem wprowadzenia w życie planu belcerowicza było to, że pieniądze, które miał, wyparowały. Sam pamiętam jakieś książeczki oszczędnościowe, na które moi biedni rodzice wpłacali przez wiele lat po, po 200 zł miesięcznie, czy po 100 zł miesięcznie. To były sumy dla nich znaczące. A po całej tej transformacji, ja mówię, te książki, książeczki wymieniłem na jakąś kwotę, która mi wystarczyła na kupno kartonu papierosów, może dwóch. No, dosłownie to była taka grabież oszczędności rzeczywiście, to wszystko zniknęło. Z drugiej strony okazało się, że kredyty, które ktoś nieopatrznie wziął, nagle wyrosły niewiarygodnie, że oszczędności, które ludzie trzymali w bliźniarkach PRL-owskim nawykiem, trzymali je w dolarach, nagle przestały być cokolwiek warte. To potworne zubożenie społeczeństwa zostało dobrane jako gigantyczna grabież i przypisane Solidarności, czyli Balcerowiczowi. Nie do końca to była prawda, ponieważ tak naprawdę Polaków ograbili komuniści i to się działo dużo, dużo wcześniej. Ale przy okrągłym stole tak, zwane, tak zwana Solidarność, nie było przecież wtedy Solidarności, to się był komitet przy Lechu Wałęsie, przewodniczącym nieistniejącej Solidarności, więc. Ten komitet postanowił całe odium złodziejstwa komunistycznego wziąć na nową władzę. Na Solidarność, właśnie co zresztą błyskawicznie zniszczyło jej szacunek w społeczeństwie i jej logo do tego stopnia, że jak potem jakiś fundusz emerytalny założyła, to musiała szybko wycofać swoją nazwę z tego, bo ludzie pluli dosłownie na akwizytorów, kiedy ktoś przychodził, że jest z funduszu yy, z córkich Solidarni. Więc. To wielkie złodziejstwo odbywało się przez cały PRL, ale było zamaskowane mnóstwem papieru, na których ludzie mieli napisane jakieś wartości, tak jak ja na tych książeczkach, którymi rodzice latami gromadzili, żebym miał start w życiu dorosłym. Jakieś tam było coś napisane, że coś mamy, a okazało się, że tego nie mamy, więc były dwa wyjścia. Jedno wyjście, właśnie to co zrobiono, po prostu. Urealnić pieniądz metodą, wszystko co wam się wydawało, że macie, to tego nie macie i co nam zrobicie? Przecież my jesteśmy nową władzą, przecież nie będziecie mogli nas zmienić na nikogo. No i tak się stało. Była druga metoda. Należało ludziom w zamian za te oszczędności, które im komunizm ukradł, oddać, rozdać majątek, który komunizm był upaństwowił. Jeszcze to było wtedy przed komunalizacją mienia, tak zwaną, można było takiego uwłaszczenia dokonać. Dlaczego tego nie zrobiono? Decyzja polityczna. Profesor Geremek, nie nieżyjący, już kiedyś wyjaśniał, że niecelowe byłoby to w, w tym czasie, kiedy właśnie mowa była o tym, że niecelowe byłoby tworzenie klas społecznych posiadających, które są naturalnym zapleczem dla prawicy, a miało w III Rzeczpospolitej nie być prawicy, miało być Światła, inteligencka partia z Komitetu Obywatelskiego czy Solidarności, która się tu szykowała rządzić 15-20 lat i wprowadzić, jak to Adam Michnik wyznał Jackowi Żakowskiemu w książce Między Panem a Plebanem, coś co będzie lepsze i od socjalizmu, i od tego kapitalizmu zachodniego, dzikiego, wstrętnego. Oni się tu szykowali na kooperację, więc nie chcieli społeczeństwa właścicieli, chcieli, żeby społeczeństwo zostało społeczeństwem biednych najemników. I to właśnie Balcerowicz wykonał. Czy on to wymyślił? Nie. On był tylko wykonawcą. Więc kim był Balcerowicz? Nie był ani demonem, który ukradł wszystko i zwichnął polską transformację. Ani nie był ojcem polskich reform, z których faktycznie twórcy zresztą Międzynarodowy Fundusz Walutowy i wspomniany tu Jeffrey Sachs od których to reform oni się sami odcięli po latach i Jeffrey Sachs wylewnie przepraszał, MFW tak półgębkiem przeprosił o kraje Europy Środkowej, że ta terapia szokowa no, rzeczywiście więcej szkody niż pożytku przyniosła. Jeffrey Sachs to potem tłumaczył, że. Byli jak tacy chirurdzy osiemnastowieczni, którzy operacje już umieli robić, a pacjenci im umierali, bo oni jeszcze nie wiedzieli o tym, że bakterie istnieją. Ale chirurgami byli dobrymi, tylko nie wiedzieli, że trzeba aseptycznie to robić. No teraz on już wie, bardzo mu przykro, ale co zrobić się zdarzyło? Jeden Leszek Balcerowicz został teraz który, tym, który uparcie twierdzi, że miał rację. No i zanim Borys Budka i inni. Tacy rówieśnicy Balcerowicza i ci, którzy się poczuwają do, do tego, że transformacja ustrojowa była ich wielkim, historycznym sukcesem, oni uparcie twierdzą: Nie, to było dobre, tak trzeba było, innego wyjścia nie było. To było najlepsze, najlepsze co można. Kim był Leszek Balcerowicz? Głównym księgowym. Tylko i aż głównym księgowym. I w tej pozycji był dobry. Naprawdę się z tego wywiązał. Dlatego ja nie mam najmniejszego problemu, jak często mi się wytyka, że to wszystko, co napisałem pochwalnego czy w obronie Leszka Walcerowicza w Polactwie, to co ja teraz na to. Ja teraz nic na to, bo napisałem o konkretnych jego działaniach, które on wtedy prowadził, a które były jak najbardziej. Zasługiwały na obronę, ponieważ cóż robił leszek Balcerowicz jako główny księgowy? No upierał się, że nie ma więcej, że nie można wydać więcej pieniędzy niż się ma, i pożyczyć więcej pieniędzy niż się będzie mogło oddać. No i już, koniec. A za to oczywiście był atakowany, ponieważ wszyscy się napalali na te rozmaite pieniądze, wszyscy je chcieli jakoś jakoś dostać, a on jako ten księgowy mówił nie ma, no to spadała na niego nienawiść i w, zjawiali się jacyś rozwajici genialni ekonomiści, którzy wymyślali, że gospodarka jest jak sucha gąbka i można tam jeszcze miliardy złotych wydrukować i te miliardy wsiąkną w tę gąbkę i nie, nie grozi to inflacją ani niczym innym. Przed tym Leszka Balcerowicza broniłem, jak mówię nie mam z tym żadnego kłopotu, jeśli mam jakiś kłopot z wydanym już prawie 20 lat temu Polactwem to w tym, że tam zbyt surowo potraktowałem w Świętej Pamięci Lepera jeszcze we mnie takie różne inteligenckie, wyższościowe odruchy istniały, których się dzisiaj wstydzę. No, ale co zrobić? 20 lat temu prawie to było. Napisałem tak, jak napisałem, Balcerowicza. Za tę postawę dobrego księgowego należało bronić. Oczywiście, a że ona na niego ściągnęła różne rzeczy, to inne sprawy. Natomiast transformacja ustrojowa, która polegała na tym, że zamiast majątek oddać Polakom. I stworzyć społeczeństwo właścicieli, które by było zupełnie inne w swych wyborach ekonomicznych i politycznych, tu Geremek miał rację, od społeczeństwa najemników, to ten cały majątek wyprzedano. Zużyto go na to, żeby tym ludziom pozbawionym majątku fundować rozmaite zasiłki, sztucznie podnosić ich poziom życia. A jedynym sposobem na to było wyprzedawać banki, fabryki, wszystko za bezcen, jak popadnie. Każdemu, kto zechce kupić za tyle, ile zechce dać, po to, żeby zamknął, zniszczył i pozbył się konkurencji bardzo często, albo żeby po prostu ponieważ kupił tak tanio, że opłacało mu się rozmontować, sprzedać maszyny, sprzedać grunt, prawda? albo nawet w ogóle zostawić w ruinie. Ta transformacja obfitowała w takie patologie i tutaj lewicowcy młodzi mają rację, krytykując Balcerowiczarko. Zapominają oczywiście o jednym, że to nie wzięło się znikąd, tylko właśnie z pomysłu podtrzymywania lewicowej socjotechniki, obdarowywania ludźmi, ludzi pieniędzmi, bo są biedni przecież, bo nie dostali majątku po upadku PRL-u. No, ale żeby ich obdarować, to trzeba było coś dawać. Nawiasem mówiąc, myślę, że zajadłość lewicy przeciwko Walcerowiczowi, która w tym tygodniu wykipiała, wynika z pewnych wyrzutów sumienia tej młodej lewicy. Taka, otóż, idea długiego marszu Sławomira Sierakowskiego była taka, że trzeba wejść. Tą, ten, tą janczarią krytyki politycznej w Michnikowszczyznę, ponieważ Michnikowszczyzna z zasady nie ma młodego pokolenia, więc wejść tam, rozepchnąć się i przejąć ten interes, i rzeczywiście w pewnym momencie. Większość publicystów gazety wyborczej, tych naj, naj, najbardziej zauważalnych i jazgotliwych, to byli publicyści ze szkoły Sierakowskiego z krytyki politycznej, ale ceną za to wejście było to, że musiała sobie lewica wtedy nałożyć na gębę tęgi tłumnik, nie krytykować konkretnie kapitalizmu nomenklaturowego. Tak ogólnie kapitalizm krytykowali, ale to, że właśnie wszystkie patologie kapitalizmu to było był nomenklaturowe uwłaszczenie po okrągłym stole i ta transformacja, które te, ci pseudokapitaliści, których wytworzyła transformacja okrągłostołowa, no o tym się Rakowczyzna słowa nie mogła powiedzieć, bo by ich niech wypierł papier z tamtej prawda, rzeczy, więc teraz już to nie działa, teraz mogą, teraz Balcerowicz ma 70 parę lat i jak wystąpił w pozycji dziadka, który czuje się autorytetem moralnym i myślał, że jak on coś powie, no to wszyscy o, ojciec polskiej transformacji gospodarczej uznany na całym świecie, podziwiany, mówi słuchajcie naroda, to się okazuje, że główniażeria żeria antypisowska najbardziej go nie chce słuchać. No i tak Leszek Balcerowicz w tym tygodniu zapewne sądził, że wróci w chwale, może nie na białym koniu, ale na cokole twórcy polskiej transformacji, twórcy polskiego dobrobytu, jak twierdzi Borys Budka, e, sukcesu, a tymczasem Balcerowicz musi się obejść smakiem, e, i to smakiem dość gorzkim, bo okazało się, że poza bańką wąsk wąską, niedużą byłych członków Unii Demokratycznej i Unii Wolności, której był przewodniczącym, zresztą jako polityk w ogóle okazał się delikatnie mówiąc mało sprawny, no to poza nimi nie jest wcale taką wielkością, jak oni mu mówili, że jest i jak sam w to uwierzył, że jest.